Witam Was tutaj, cześć, czem Awizonarz. Zapraszam Was na drugi odcinek ze serii Open3D. O, jak widzicie, przyleciał nasz samolot. 780 zł, nieźle autobus. Dobra, pokaż mi, ile zarobiłeś. Do hangaru. A teraz tutaj, wyładuj się i powiedz. Tak, trochę może inaczej mnie słychać, inny głos, inny mikrofon. 25 tysięcy, dobrze. No nie, ej, na pociąg, nie wolno się psuć. Dobrze. Dzisiaj ja mam pomysł. Dzisiaj mam pomysł. Tak. Mój wielki plan. Mianowicie pociąg pojedzie tu. Przeciągniemy sobie dalej pociąg, ale to są rzeczy ważne, najważniejsze. Bym też, tak, bo tutaj mamy hutę, ok. Tu jest... O, to by się nam przydało. Wiecie co? Bym tutaj sobie rozwinął trochę system. Tylko tak, najpierw zróbmy to, co mówiłem, to o czym mówiłem w ostatnim odcinku. Wyjmujmy sobie wszystkie opcje nasze. Dobrze. Dobra. Przejdźmy tutaj. I tak, zróbmy tutaj komunikację miejską. Czy komunikację miejską. Autobusy rozwinmy. Więc, domki sio, autobusy wio. Tutaj na pewno będzie przystanek. No pod tobą, pod lotniskiem się przydał. Tutaj, tu. I tutaj też z jeden. Dobrze, i teraz podłączmy to sobie obydwa. Czy nam to wejdzie? Weszłoby. O, jak dobrze. I teraz tak, podłączymy sobie tutaj jeszcze przystaneczkiem. Tu będzie jeden przystanek. I tu będzie drugi przystanek. Czy to chcemy sobie tak podłączyć drogą? W sumie można. W sumie już niech jeżdżę te autobusy sobie trochę. O, tutaj i tak tędy. I teraz wam pokażę nową funkcję. Dziś zainwestujemy sobie w tunel. Proszę bardzo. Tunel. 42 tysiące tunel. Czekaj, bo nie widzę pasku z pieniędzmi. 20, 237 tysięcy. A to nie jest tak źle. Nie jest aż tak tragicznie. Dobra, to tak tutaj. I autobus sobie pieszy, co to? Tu będziesz mieć jeden przystanek. Tutaj. Tutaj. Z tym, że tutaj masz do połączenie. Gdzie jeszcze? Tutaj. Oraz tutaj. I może taki jeszcze. Czy tyle wystarczy przystanków? Chyba tak. Tak, na razie tyle będzie. I w związku z tym, że dosyć daleko są od siebie obydwa miasta, stawiamy sobie dwie ciężarówki. Jedna będzie tu. Czyli dwie te stacje. Dwie zajezdnie samochodowe. Autobus. No i tak, ile autobusów chcemy tutaj puścić? Może jeden tu i jeden tam. Dobra. Znaczy, więcej autobusów będzie, ale będzie po tyle linii jeżdżących. To tak, pierwsze co, to jedziesz tu. Później stąd tutaj. Dosyć prosta linia. Później pojedziesz tu. Tutaj. Później wrócisz tutaj. No i pojedziesz... Gdzie ty pojedziesz? Pojedziesz tu. Chwila. I może bym cię tutaj puścił jeszcze. O, powiem, wiem. Nie, tutaj jest coś. Czemu ten budynek tutaj się wbudował? To tak, tutaj. I jeszcze pójdziesz tu. Bo tutaj nie mogę. Chociaż nie, mogłoby być. To przed tym jeszcze pojedziesz tu. I więcej. Za dużo przystanków to nieźle. No dobrze, i tak. I ty będziesz sobie tak jeździć. Czas leci. Leci. Weźmy sobie style autobusów. Zostaćmy jeszcze. No dobra. To będzie nasze okienko z autobusami. Teraz spójrzmy sobie drugi autobus. W inne miejsce. Czy wiadomo, tutaj będzie stały punkt.
Ale ty jedziesz tutaj. Ja dam autobusy, jej. No i tak, ty później pojedziesz sobie tu. Pierwszy przystanek będziesz miał tutaj. Później tutaj. Takie kółeczko będziesz robić. O, tu sobie pojedziesz daleko. Tędy. Tutaj, tam sobie zawrócisz. I tu obok zajezdni i położenie, aby było szybciej. I jeszcze tutaj pojedziesz i tych to będzie dużo. O, już więcej nie można. No dobra. Bo one mają dosyć długą odległość, więc. Puściłem je wszystkie, bo one się składają później. Przylecie samolot, ile zarobimy? 25 tysięcy. Czyli wszystkie latają po pełne. Tak. No mniej więcej. Marne. Ja ci tu zaraz zrobię, autobusy ci zaraz tu podjadą i nie będziesz marny. Ale miasto jest ogólnie zadowolone. Proszę bardzo, już się zapełnia. Zapełniają się autobusy. Ale pełne. I zobaczymy, ile zarobi taki autobus. Teraz lotnisko się tu zrobi puste. Teraz puścimy może sobie pocztę jeszcze tutaj z rzędem. Dobra. Po tysiaku może być. Może być. Dobra, wiecie co zrobimy? No tak, zrobiliśmy już 100 tysięcy. Puścimy sobie i autobus. Pocztę. Poczta Polska. Tylko trzeba to tak postawić dobrze, aby łapało nam. Akceptuję. Poczta. Dobrze. O to mi chodziło. A tutaj? Czy tu jest możliwość poczty? Też jest. Proszę, poczta. Taka ciężarówka będzie sobie jeździć stąd. A, i tu jeszcze musi być. Tak. Stąd jakoś muszą ludzie zabrać tą pocztę. Te ciężarówki. Proszę. I poczta. Czyli tak, bierzemy sobie nowy pojazd. Tutaj nie będzie ich dużo. O, ciężarówka pocztowa. O, tych ciężarówek będzie tyle, ile będziemy mieli aktualnie pieniędzy. Czyli co, pierwsze to tu. Później tutaj. I później gdzie? Tutaj przyspieszysz. Idziesz tu. No i później z powrotem na lotnisko. Lotnisko będzie głównym punktem. No i bierzemy kontrol i ile tego postawimy? A może być tyle. Jedziecie. Jedziecie na miasta. Trzy miasta jedziecie. A to się zapełnia? Zapełnia się. Ceny przeciętne. Poczta na ma. No poczta ta na pewno będzie ma. Później w jakiś samolot może zainwestujemy. Tu się to też się by przydało. Poczta. Ej, napuściłem tyle poczty. Weźcie się zlitujcie, że coś tu było. Dobra. No to niech działa. Tymczasem my pójdziemy do naszej. Do naszego SG. Zobaczmy. Proszę bardzo. Jak te ciężarówki dojadą do lotniska, to sobie potrzymamy. A tutaj, gdzie są pociągi? Aha. Czy mi się dobrze zdaje, czy on tylko załadowuje teraz pocztę? Chyba tak. Chyba tak, no niestety. Wyłączmy drzewka. I tak, kupimy sobie tutaj teren, a jakby gra chciała go nam zabrać. Bo tu będzie większe lotnisko w przyszłości. Żeby nie coś. Na razie nie będziemy spłacać pożyczek. O, jest. No ładnie, ładnie, zabrać pocztę. Swoją drogą. Ile taka jedna ciężarówka zabiera poczty? 22 paczki. Tu jest ich dużo.
Dobra, jak dojedziecie wiadomo gdzie, to sobie na was patrzymy. To sobie zamkniemy. O, czy to miasto jest zadowolone? 222. Jest lepiej zadowolone niż tam, to co jest? A może to już się polepszyło? Pokaż. Tak, to się polepszyło, ewidentnie. Ewidentnie, o, tu coś minęliśmy. Tu jest moje miasto. Nie mogę się skupić, nie mogę znaleźć. Tu jest co 19 dni, tu jest gorzej? Co? Dobrze, widzę, że to miasto się szybko rozwija, więc zanim zaczniemy myśleć o tym, co chciałem myśleć, zrobimy SKM-kę tak zwaną. Czyli pociąg, który będzie tak naprawdę jeździć dookoła. On może być mały, chociaż jak się miasto rozrośnie, to on nie będzie taki mały. Co tak tutaj? Tutaj też 4. Poczta jedzie. Czy dzisiejszy odcinek będzie dłuższy? Nie, no raczej nie powinien być. I tu już całkowicie przyszłościowa jest ta stacja, ale jak tu się miasto zacznie rozbudowywać, to wam mówię, to ciężko to widzę, żeby później to wstawić taką stację. I tak, standardowo robimy tory jak najmniej po skosie, bo jak jesteś po skosie, to nie da się zrobić tam przejazdu. O! Zobaczmy, ile zarobisz? 5000 na jeden przejazd. To ja bogaty zaraz będę przez te ciężarówki. Tak, tył sobie przyciągniemy górą. Proszę bardzo. I tak, tu zrobimy zaraz fajny patent. A mianowicie. Tak. I tak. I czy to nam wystarczy? Czy będą mi musiały być krótsze pociągi? Chyba krótsze pociągi. Kurde, czy tego nie chciałem robić. A kurde, to nie chciałem tego nie robić. To może inaczej. Tutaj na pewno musi być podwójny dworzec. Tutaj nie ma bata. Inaczej to nie pyknie. Czyli jeżeli tu jest duży dworzec, to tu musi być taki sygnalizator. Natomiast tak. Tutaj tak. Tu tak. No i tutaj tak samo. Jak możesz, to jedziesz. No dobrze, i teraz cały sektor polega na tym, że tutaj też są tory. O, proszę bardzo. I ty będziesz wjeżdżać. O, w ten sposób. A jak z drugiego toru? No to nie w ten sposób. Dobra. Ty wjedziesz sobie, no bo też musisz wjechać, co nie? O, tak. No, w ten sposób nie będzie źle. Chociaż ten zakręt to ja sobie tutaj zmienię. Co za ostry był. No i trzeba im postawić tutaj wyjazd. Okej. Okay. No i tu jest sygnalizator, który będzie kierować tym wszystkim, co tu się dzieje. Powiedzmy. I teraz powiedzmy, że wszystko się uda i tak. Czy tu się pociąg na 3 zmieści? No nie wiem, zaraz zobaczymy. Bierzemy sobie pociąg, nowy pojazd, parowóz. O, ten jest dobry. Trochę wydaliśmy pieniędzy. Z pocztą na pewno, bo poczta się dobrze sprzedaje i pasażerski. Jak to nie mogę? Ja ci tu zaraz dam, nie mogę. Pożyczka, mogę. A. Już bym mógł spłacić pożyczkę. Gdzie tu logika? No i tak, ty jedziesz sobie tu. Później jedziesz tu. W tym odcinku miałem coś innego robić. Tutaj, później wracasz. Najwyżej będzie to... Trochę się przyciągnie odcinek. Czekaj, czy już zachód dałem? Jest wyraźny zachód? Jest. No to już nie. Jedziesz. Jedziesz, pociąg, wyjeżdżasz na miasto. Dobra. Czyli co? Pociąg wyjechał. Załaduje się. Chociażby paczkami.
a więcej nie może wziąć. A tutaj, o, pokaż. Po 2000, to tam wiadomo, że jest lepiej. No dobrze, jedzie pociąg. Jedzie pociąg z daleka. No nie, nie, to jest za małe, ewidentnie. To jest naprawdę za małe. Zobaczcie, jeden pociąg. Nawet na trzy by się nie zmieścił, a na cztery zapyta. Tym bardziej. Dobra, to sobie później zmienimy. Później wam powiem jak. Ale póki co, na razie nie będziemy nic tutaj kręcić. Kolejną rzeczą, którą wybudujemy sobie. O, to jest to, bo tu nam zaraz upadnie, a tego byśmy nie chcieli. Tutaj. No tak. I tu będzie na 5. Tu będzie długi peron. Bo będzie długi pociąg. I tu będzie jechać pociąg, co nie? Tak. Tu jest fabryka. No dobra. Teraz tak. Jakby cię tutaj puścić pociąg? Aha. Idealnie byłoby to... Nie. Nie byłoby idealnie. Poczekaj, gdybyśmy tu sobie... Czekaj, ty jedziesz tędy, 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 tędy. Tu by wystarczyło chyba. Wciśnijmy kontrol. Raptem 502 2000. Nie, nie dziękuję. Wiesz co, nie dziękuję. Tu byłoby 285 tysięcy. I tak dużo. Powiem, że i tak by było dużo. To co my tu zrobimy? Jak to wciągnąć? No nie, no trzeba to jakoś tak zrobić. Najwyżej z kredytem. Bo tunel tutaj będzie idealny. Pożyczka. Pożyczka raptem milion póki co. Dobrze, no i tak, pociąg sobie przejedzie. Chodzi o to, aby nam tam te pora prawne nie upadły, zanim do tego dojdziemy tutaj. To też przezroczyste. Wszystko przezroczyste. I tu na 5. 11 tysięcy za przedłużenie stacji. Zdzierstwo. To się nazywa zdzierstwo. No dobrze. Tak, tutaj żadnej sygnalizacji nie można, bo tu nie trzeba, bo tu będzie jeden pociąg jeździć. W dwie strony. Nie stać nas, no tak. No tak, tunel nie był zbyt tani. Kupujemy. I sprawdzamy tutaj. Już możemy cię zobaczyć. Ale ciebie tak. To też. Pociąg. Mogę ci już ustawić skąd dokąd. Proszę. Pełen załadunek towaru. Czy tego jeszcze nie mówiłem? Tak, to działa w ten sposób, że tu jest pełen załadunek towaru. Czyli całkowicie się zapełnia pociąg. Kiedy jest pełen, jedzie tutaj i się przeładowuje, czyli dostarcza towar. Dobra. Położenie. Aha, czyli ma być więcej żywca. No, nie, rzadsza opcja. Tak, to jest długości 5. Czyli to na... To musi być długości 3,5 i do piątki też to ziarno. Obliczenia. Te obliczenia. I chyba wystarczy. Pociąg będzie się ładować naprawdę bardzo długo. Ale jak już dojedzie, to już zarobi 100 tysięcy. Bo też trasa jego nie jest najkrótsza. Trochę przestawiliśmy swoje położenie względem mikrofonu. Nagrywamy już 19 minut z haczykiem. Tu są jakieś duże miasta, widzę. Ale na razie w niej nie będziemy się nimi interesować. Dobra, pociąg zaraz tu wyjedzie. Już za chwilę, już wkrótce, on wyjechał. I zobaczmy jego prędkość załadunku.
No i pociąg podjechał. Jej! Szybko. Szybko, bardzo szybko. Tak jak obliczyłem, dwukrotnie szybciej to się załadowuje. Z tym, że tego też jest mniejsze ładowne. Zobaczymy później, jak to wyjdzie. Nie, dobrze zrobiłem. Już jest 18%, dobrze. Dobrze, czyli pociąg teraz tam szybko dojedzie. Tak, odcinek będzie trochę dłuższy, ale ze względów wiadomych. I teraz ten pociąg trzeba sobie przyciągnąć, że on jedzie stąd, tu. Czy ty akceptujesz towar? Akceptujesz. Ale lepiej byś mi to sprzedał tutaj. To będzie długa trasa. Naprawdę to nie będzie krótka trasa kolejowa. Ale już ją zróbmy sobie w tym odcinku. Tu będziecie mieli stację. Do tej stacji zostanie podciągnięty pociąg w następnym odcinku. Ale będzie już ona. Ta stacja już tu będzie. To trzeba usunąć. Chyba dotąd. Tak to mniej więcej i tak. I ten pociąg sobie tu po prostu tak wjedzie ładnie. I teraz trzeba jeszcze tu go pociągnąć. Czy chcemy, aby wjeżdżał na ten sam tor? No niby można. Ale może lepiej nie. Znam to z przyszłości, jak to wygląda. Nie najlepiej wygląda. Tyle wam wystarczy. Nie za dobrze to wygląda. Podłączmy. I tak. O! Nasz pociąg już ruszył. Dobrze, szybko się załadował. I co najciekawsze, stacja się też już załadowuje. Może będzie trzeba dwa pociągi puścić na tą linię nawet. Kto wie. I tu. Tylko ten pociąg coś się szybko psuje. Nie podoba mi się to. Z tego nie jestem zadowolony. O, podjechał pociąg. Trzeba zobaczyć, jak się wyładowuje. A tam zaraz postawimy to. Ile zarobiłeś? No powiedz mi. Powiedz mi. 43 tysiące. Może być. Coś tam skudałeś. A ty pociąg? Coś już zarabiasz? 500 złotych. Z pociągu. To nie 500 plus. Bez urazy oczywiście dla każdego. Dobrze. Aha, bo wy nie macie teraz zajezdni. To rzeczywiście nie najlepiej. Macie dwie zajezdnie na dwóch końcach. I puśćmy sobie już tylko ten pociąg. Ty będziesz na towar. Wagon towarowy. No tutaj... Jaka to jest długość? 5. No to na 5. 5. Dobrze. Idź do tu. Tu masz przeładunek. Mówię wam, później będzie tych pociągów tutaj więcej. Tych towarowych. I później. Jedziesz tu. Później. Tutaj. To jest taki sam punkt kontrolny, aby pociąg się nie zgubił. Wiem, to dziwnie, zawsze mi pociąg może się zgubić, ale jakoś, jak widać, może. Jakbym tego nie postawił, by jeździł i się kręcił. Pociąg już puściłem, aby jakby coś zarabiał już. Ja tylko jeszcze ustawiam trasę w drogę powrotną. Dobra, no i pociąg wjechał.
Korki na dworcu. Kto to widział? Możemy coś zwrócić? No to zwrot. W następnym odcinku sobie zainwestujemy też trochę w lotnisko. Aby trochę je zbudować. Czy możemy już jakieś inne lotnisko? Czy cały czas jest małe? Małe. Tylko i wyłącznie małe. Tak, jest 38 dopiero. O, niedługo wojna wybuchnie. W tej grze tego nie ma akurat, ale... Ile pędzisz, powiedz mi, pociąg? 90, 100 km na godzinę? No, przyspieszasz, rozpędzasz się. To już jest nagle zakończenie odcinka. Pociąg dojedzie. Zobaczymy, jak szybko się... No nie, on jeszcze się nie będzie napełniać, ale... Dobrze. Dobrze, pociąg jedzie. Prędkość, które są w świetle. 100. 20 na godzinę. I się cały czas rozpędza. Tylko się strasznie wolno rozpędza. Taki maglewik to się do 300 szybko rozpędza. 128 to chyba max. Tak. No i pociąg dojechał. Dojechaliśmy do naszego celu. I czekamy. Czekamy. Teraz ten pociąg czeka, aż ten drugi pociąg przyjedzie z załadunkiem. I dopiero wtedy... O, jedzie. No to akurat dojedzie do serwisu i w warsztacie. A później z warsztatu masz tu przyjechać. Ale to ostatni wagon jeszcze ma pusty. Dobra. Nasze parowozy. Świetnie, świetnie i... Ten też się zapełnia. Ty zarabisz ile? 42 tysiące. A ty jeszcze nie wyruszysz i ja ze swojej strony dziękuję za ten odcinek. Jeśli wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę. I jeśli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, zasubskrybujcie i zostawcie dzwonek. To cześć i do zobaczenia w następnym odcinku z serii OpenTTD lub Cities Skylines. Cześć! Thank you.